już jesteśmy live, prawie że live, bo nagranie jest przygotowane wcześniej. Witam was wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku programu This Talk Show. Miejmy nadzieję, że będzie ich, więcej. Taka trema troszkę, sorry. Moimi gośćmi dzisiaj będą Tadeusz Zortal-Zieliński, Piotr Niker. Przeczytaj swoje nazwisko. Muzol. Brawo, dzięki, tego mi brakowało. Nikt tego nie wie. I Krzysztof Arkwell-Zaut. Prosto ze swojego nowego gaming house'u, słuchajcie. No, grupa wiekowa jest troszeczkę zróżnicowana, także wypadałoby zacząć od starszego, ale my tutaj nie robimy tego, co wypada, także Arku, opowiedz nam coś o swoim gaming house'ie, albo nie, zacznijmy w ogóle od samego początku. Skąd ci się wziął pomysł na LoL'a? Skąd ty to wziąłeś, człowieku? Jak zacząłeś w tą grę grać? To jakby to od dzieciństwa już zaczynałem jakieś giereczki i tak się przewijały różne tytuły, w końcu trafiłem na LoL'a. I przy LoL'u zostałem najdłużej. Wiesz, tak chyba każdy zaczynał pogrywając sobie z kolegami. Grał się później coraz więcej i jakoś tak nagle to się stało. Nawet nie potrafię określić, zrobiliśmy drużynę i graliśmy od pierwszego lanu aż po WCG. Oddawaj kamerkę, Arkwell. Grałem w jednej drużynie. Nie wstydź się nas, kamerki nie masz. Nie wstydź się nas, kamerki nie masz. Mam kamerkę. Czemu? Kłamiesz. O, już masz. Teraz już masz. Przed chwilą na chwilę ukradłeś, ale to nic nie szkodzi. To się wytnie. Wstawimy ci, nie wiem, jakąś ładną panią tam na chwilę. Dobra. Cały czas. Ja go cały czas widziałem. Tak? Aiden tam się przewijał. No to dobrze. Tam widzę, że chłopaki coś jedzą, co? Grubasy. To skontynuuje. Tak. I myślę, że już po WCG to już był taki największy chyba sukces i od tego momentu najbardziej się przykładałem do LoL'a. No i teraz jesteśmy w Gaming House, więc to wszystko się posuwa do przodu. Jest to pewien sukces, no słuchaj, chyba jesteście jedynym polskim teamem, który dysponuje, nawet na pewno jesteście jedynym polskim teamem, który dysponuje Gaming House'em w tej chwili, prawda? Z tego co wiadomo, to tak oficjalnie na pewno tak. No, może tam mają jakąś swoją piwnicę gdzieś w Krakowie, w Nowej Hucie, no ale mniejsza z tym. A tak, pamiętasz taki... pamiętasz taki swój pierwszy team, z którym grałeś 3-3? Bo ja pamiętam. Pamiętam ten team dobrze, nawet was śledziłem. Tamto my się znamy przecież. No, my się znamy, ale nie wszyscy znają historię. To były właśnie początki grania drużynowego. To było jak trójeczki weszły, mapa 3-3. To wtedy złożyliśmy ja, Ganja i Czaru. I żeśmy grali trójki, bo były inne po prostu. Były ciekawsze, były dynamiczne. Tam po prostu gry się toczyły szybciej i mieliśmy z tego więcej zabawy. I graliśmy je cały czas. Inni grali piątki, a my trójeczki wskakiwaliśmy. I można było kombinować różne setupy, bo były nowe i było dużo taktyk, można było czymś zaskoczyć. Słowo klucz były nowe. W Supersporcie, w którym były jakieś już lepsze nagrody, Mass Effect, myszki, nawet w porządku, żeśmy grali, wtedy wszystko chyba wygraliśmy, co było. I no i tak, nawet chyba Ganja trochę streamował tego. No pamiętam, tam zdarzyło mi się właśnie, to był mój pierwszy stream, na który wszedłem, szczerze mówiąc. Pierwszy stream to był wasz stream. Tak? No. Słuchaj, a powiedz mi, no to słuchaj, czyli z Czarkiem znacie się kupę czasu generalnie, grałeś z nim pewien czas w mymie, nawet chyba kilka dobrych miesięcy. I co się stało, że nie grasz ze swoim kumplem? Znaczy w mymie, ja grałem w Gameburg. Znaczy to jeszcze był Gameburg, tak, zgadza się. Jak doszli do mymu, to już grali z Kubonem, ale tak, z Czarem się zna długo. Z Czarem się gram od samego początku, od samej kolebki, po prostu... Znałem go nawet jeszcze z poprzedniej gry i on mnie nawet trochę w to wciągnął i graliśmy długo, aż do WCG właściwie. Czyli to po WCG, tak? To Czaru ci pokazał generalnie grę, Czaru ci pokazał LoL'a, tak? Tak, znaczy pierwsze gry jakie zagrałem to były z Czarem po prostu. No dobra, ale jak to się stało, że ty nie jesteś już w tym mymie? To się stało... No nie wstydź się, powiedz, że byłeś słaby. No dobra, miałem kryzys formy, to był ten kryzys, ale zawsze wiesz, jest kryzys, a później jest odbicie się od kryzysu. No i dokładnie, żeby wstać, trzeba spaść. Był kryzys, tak. I
I robiliśmy tak, że i tak mieliśmy jechać w sumie w 6 na WCG do Korei, ale nie dało się tego zrobić. Więc po prostu jedna osoba musiała nie jechać i padło na mnie. Ale za to dostałem inne wynagrodzenie, które było całkiem w porządku z ich strony. Że razem zapracowaliśmy ten sukces i razem się nim podzieliliśmy, więc było ok. A po WCG po prostu grali już tym składem, co pojechali, bo lepiej było po prostu z tym składem. Bo trenowali dużo przed WCG właśnie tym, co mieli jechać i jak wrócili, to dalej chcieli tym grać. Jakoś no, nie rozumiem. Widziałem się na... po prostu tak pykło i tak wyszło. Tego. Tak, i mnie Cleaver wciągnął do drużyny, które to było... HCL Gaming. No zaproś chłopaków, niech się nie wstydzą, no chodźcie. A chłopaki właśnie, bo wiesz co, oni teraz pizzę jedzą, to... No to mogą najedzą. Z pizzą, niech wyplują. Pizzą, dobra. Pomachaj. Niech się pochwalą tak, bogactwem. To wrócę kartę, ajdę pizzę je. Ajden, dobra. Ajden, pokaż. Om nom 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 nom, patrzcie jaki czogat, patrzcie czogata, on już chyba tam ma 6 staków. To złośliwie. Cleaver nie ma, a Cleaver je. Nie ma kooperacji. Cleaver nie ma staków, to się wstydzi. A słuchaj, taki no najfajniejszy LAN, na którym byłeś, Arku, bo byłeś na kilku. Który ci się najbardziej spodobał? Bardzo mi się podobał pierwsze EGU, którym graliśmy. O, to w tej kwestii się dogadamy, bo mi też. To były czasy, to, nie? To był chyba jeden z najlepszych. Tam poznałem i ciebie, i tatka. W ogóle z tego, co pamiętam, to do Tadeusza podszedłem na początku i tak nie za bardzo wiedziałem, kto to jest. Zapytałem, co on tu robi i czym się zajmuje, no nie? I tak trochę chyba wyszedłem na idiotę. To była moja w ogóle taka pierwsza styczność ze sportem, ale na pewno spodobało mi się to, że od tego momentu Tadek mnie pamiętał, co śmieszniejsze. Gdzie go nie spotkałem, czy to pod Multikinem w Krakowie, czy właśnie później w studiu w Tykach, Tadek 8 a Diz, no kurczę, fajne to było, że właśnie, że Diz. Tadeusz mnie zapamiętał. Bo ty charakterystyczny jesteś. A, już myślałem, że ci w oko wpadłem. No nie. Dobra, no ale no nie, słuchajcie, nie, EGU według mnie jakby nie ten... No, mam trochę ginekomastii, ale to... A propos właśnie mojej ginekomastii, ja tutaj na mojej ginekomastii noszę fajną koszulkę. Właśnie ją teraz pokazuję. To jest koszulka ze sklepu L2P, o którym zaraz powiemy więcej. Albo nie powiemy, bo za karę dla tatka, bo kamerki nie chciał skombinować. Nie no, żartuję, powiemy oczywiście. Nie, nie ma problemu. No to jest moja firma, która się zajmuje różnymi rzeczami, nie tylko produkcją koszulek. Tak, reżyserkę więc... poprosimy o wrzucenie obrazku z L2P. Reżyserka jest na to przygotowana mentalnie. Jak już mówimy, to wrzućmy. Tutaj tam jest takie fajne logo, jest fajna stronka. Generalnie jej adres to jest l2p.gg. Dostaniecie tam wiele fajnych koszulek. Tadek obiecał, że nowe wzorki wprowadzi. Obiecał. Pamiętaj, tak, tatku. Tak, tak, pracujemy. No. Pracujemy nad tym. Właśnie moja reżyserka natomiast, również nad czymś pracuje, mianowicie nad obrazkiem. Zaraz będzie. No, kontynuuj. Co do EGU, to EGU było też pierwsza relacja chyba duża z turnieju we Spocie, mi się to wydaje, tak jak przypomnę. To znaczy chyba to był, tak. I ogólnie to był chyba drugi lolowy LAN, to miał być pierwszy, ale jakiś mały LAN go wyprzedził i wyszło tak, że EGU było drugim LANem, a miało być z założenia takim pierwszym LANem w LOLa. Mm-hmm. O, znowu mi tak, kamerę. Tak, pierwsza duża relacja w ogóle i to był też w sumie początek takiego dużego sukcesu LOLa w Polsce, mi się wydaje, że od tego momentu to się zaczęło tak kręcić mocno. No dokładnie, było na to duży boom. Ciężko jest powiedzieć, że scena w Polsce okrzepła, bo ja nie znam sceny, która jest bardziej ruchliwa. Oprócz mymów tak naprawdę, to wszystkie teamy zmieniają się po prostu jak w kalejdoskopie. I ich, czego Arkwell jest najlepszym dowodem, szczerze mówiąc. I zresztą Nicker tak samo. Arkwell to w ogóle coś świruje, natomiast, nie? Z tymi pozycjami. No, ciężko jest to komentować w ogóle, ciężko jest w sensie komentować, kiedy się kastuje, tak? I ciężko jest o tym mówić, kiedy się robi z tego program na przykład, bo w momencie, w którym masz cykl produkcyjny programu na przykład 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach team, o którym mówiłeś, że jest w ogóle super fajny nowy team, który bierze udział w czymś tam. Ma szansę się wybić i w ogóle. Że ten team nie istnieje już od 2 tygodni, bo istniał tylko w tym momencie, w którym zrobiłeś o nim materiał, no to ciężko jest mówić, że jest scena okrzepła, natomiast rozwój widzę od EGU. EGU było fajne i mimo tego, że była to chyba najbardziej spóźniona impreza pod wieloma względami, jaka istniała, bo tam się wszystko posypało i były jakieś mega obsuwy. 6 godzin było obsuwy, o ile dobrze pamiętam.
kilku godzin ładnych, no właśnie, to była strasznie, strasznie fajną i taką bardzo lanową w sumie, takie prawdziwe LAN party, miała taki klimat. No. Nie takiej wielkiej imprezy w stylu Intellectual Masters, która no jest, ma klimat wielkiej imprezy, tak? Wielkiego trade show, a nie LAN party. Dokładnie, no to mi się też jest tam zaletą, klimat. Absolutnie, ale to nie. Tutaj było takie bardzo w sumie swojskie, takie kameralne. No. Chociaż tam była masa ludzi tak naprawdę, bo na jego bardzo dużo ludzi wtedy przyszło. Pamiętam, tak, to bezcenne pierwsze takie uczucie ze styczności ze sportem, kiedy grasz w grę, a ludzie za tobą stoją, po prostu szereg ludzi i robią klap, klap, klap. Wielka trema, ale też świetne uczucie, no nie? Ja to mówię oczywiście z perspektywy gracza, bo też tam grałem, nie wiem czy wszyscy to wiedzą, zajęliśmy razem z SPQR Gaming trzecie miejsce. Gameburg zajął pierwsze, a chyba Delta była druga, o ile się nie mylę. I stąd też się wziął mój wywiad dla Hyperu, tak? Którego udzielałem tatkowi. No i tak jakoś się poznaliśmy wtedy. Tak też, i tak też pierwszy raz się spotkaliśmy na żywo z Arkuelem, bo wcześniej tam były jakieś rozmowy na Skype'ach, nie Skype'ach, coś tam pogrywaliśmy for fun. Wróćmy jeszcze na chwilkę do Arkuela, bo jeszcze go muszę dobrze przemielić, bo on jest dzisiaj ciekawy, bo on jest dzisiaj w ciekawym miejscu i w ciekawej sytuacji. Mówiłem wcześniej o tych zmianach pozycji. Arku, gdzie ty kurde właściwie grasz, człowieku? Całe życie przegrałem na topie i mnie wygonili na bota. Powiedziałeś, że przegrałeś życie, czy mi się zdawało? Na tym bocie. Proszę? Powiedziałeś, że przegrałeś życie, czy mi się zdawało? Nie, wiesz, to grałem tą linię tylko dlatego, że nią grałem już długo. Tak naprawdę nie lubiłem tej linii, nigdy, zawsze się denerwowałem, teraz po prostu jakbym w ogóle rozrywałem sobie nerwy na tej linii, bo tam największy wpływ ma dżungler, a ja nie lubię, jak ktoś, wiesz, przychodzi i pomaga tej linii i nic nie może zrobić. Czasem sam przegram, ale czasem dżungler przychodzi i cię niszczy po prostu i nie ma na to rady. A teraz rzuciłem się na bota i jest spokojniej. Razem z Erotikiem gramy i się przyjemnie gra. No, i... no z Erotikiem to zdecydowanie. Mam nadzieję, że tam nie ten... Ale jest dużo przyjemniejszą linią. Nie zgrywacie zbytnio, mnie... you know what I mean. Słuchaj, Arku, ale ogólnie kto gdzie gra w waszym teamie? Jakbyś mógł ludziom przypomnieć, wymienić, tym co nie wiedzą powiedzieć. Na jakiej pozycji kto gdzie u was gra? Na topie teraz gra Xaxus. I właśnie, to właśnie on nie przegnał stopa, bo... No był lepszy. Grał na dżungli, ale nie czuł się na niej dobrze i przeszedł na topa. W tym momencie ja przeszedłem na bota. Cleaver u nas gra na midzie, na dżungli gra over, no i support to Erotic. A czemu Aiden nie jest supportem? Ja słyszałem, że on miał was coś supportować, co się podziało? Czemu Aiden nie jest supportem? Aiden, czemu nie jesteś supportem? Chodź Aiden, powiedz, dawaj go tutaj, dawaj, gość specjalny Aiden, zapraszamy. Zostaw tą pizzę, jesteś już nastakowany. Tobie wystarczy, ziomeczku. Niech się nie daje. Ale nie... Aiden, grałem z nim chwilę na supporcie, to... Słucha teraz. To było dobrze. Jakieś słabsze teamy. Radziliśmy sobie. Na te słabsze. No to grunt to zacząć od podstaw. Na te słabsze. Tak. I on trafił na pozycję menadżera, ale dlaczego? Ma ku temu jakieś predyspozycje, czy po prostu go tak lubicie? Chyba go lubimy, wiesz? Ja wiem jaki jest plan. Wy chcecie, żeby on tam tankował na lanach, jakby tam was mokatte chciał. Jakbyście za dobrze grali. Tam nas załatwił. Nie, no to... Sprzęt od razu era nawy. No to super, nie, no fajnie, że nie zostawiliście kumpla, nie? To jest na pewno pozytywny aspekt sytuacji. Granie wyszła, spoko, idzie na menadżera, bo zrobił dużo. Jasna sytuacja. Słuchajcie, może teraz powałkujmy troszkę Nikera, bo tak siedzi, tak już prawie tam przysypia. Pewnie myśli o tym, żeby na ławce coś walnąć na klatę. Co, Niker? Nie, myślę. No Piotruś, nie wstydź się. Ja wiem, że ty, Piotruś, jesteś nieśmiały chłopak, ale spokojnie, sami swoi tutaj są. Nie ma takiej opcji. Słuchaj, Niker. Wszyscy o to pytają zawsze. Hajs się będzie zgadzał, pamiętaj. No. Słuchaj, skąd wziąłeś to swoje powiedzenie mój team ma raka? Czy to jest jakaś metafora, czy co? Czy uznajesz, że ty jesteś tym rakiem i team go ma zawsze? Ja często jak miałem słabszy team, to mówiłem, że nie mam teamu, a to mój team ma raka, to się wziął akurat odcinka. Odcinek tak często mówi, że o ten ma raka, coś ten, mój team ma raka i to odcinka się raczej wzięło niż ode mnie. A w jakich ty w ogóle Nicker teamach grałeś? W jakich gamingach? Ogólnie może same gamingi, bo teamów to pewnie było 100 tysięcy, bo mamy tutaj modę na sukces na polskiej scenie.
Nie no, z takich ważnych zapamiętania, no to grałem w sumie w Frag Executors. O, patrz, jest Nicker, no, patrz, Nicker, są twoje raki tam. Widzisz tam na obrazku? Tam, tam, tam? O. A, widzę, widzę. To jest nowy widzę, skład AL. No, ja jestem największym rakiem. Dokładnie. Jesteś rakiem przewodnim. No i tak, po FX-ach... To są kraby. No, bo... For fuck's sake. Nie znam się na tym, to Nicker jest specjalistą w tej dziedzinie. No proszę, czy to SpongeBob? No dokładnie. To tak jak mówię, no najpierw graliśmy długo w FX-ach. Frag Executors ze swoim starym teamem, który tam po pewnych porażkach się rozpadł w końcu. Nie wytrzymaliśmy tam, żeby grać ze sobą dość długo. Tak? Między innymi Imba właśnie zrage'ował. Przegraliśmy na półce G i Seku. Co tam u Imby w ogóle? On żyje jeszcze? W sumie... A nie wiem. Coś tam niby żyje, studiuje... Nie wiem, nie mam z nim kontaktu, ciężko mi powiedzieć. Czyli generalnie padło, bo słabo się dogadywaliście, a mieliście takie fajne koszulki z Prosto, dobry label. Szkoda tych koszulek. Tak, że tam połowa teamu chciała spróbować z kim innym, druga połowa z kim innym i się rozpadliśmy i tam już się tego nie pozbierało. I tak sucho po FX-ach zaginął w tym momencie. Tak już było w grudniu zeszłego roku, w sumie teraz już w grudniu 2011 roku bodajże to było. No i później, znaczy później ja miałem dłuższą przerwę od LoL'a i teraz niedawno złożyliśmy team, w którym graliśmy chwilę w barwach Mistralu, po czym doszliśmy do Absolute Legends i w tej chwili gramy tutaj. No właśnie, wygraliście w tych barwach chyba właśnie chwilę, tydzień, dwa, czemu? W Mistralu? No troszkę ponad tydzień to było, czemu? Generalnie szukaliśmy sobie gamingu. Rozmawialiśmy z kilkoma, między innymi właśnie nawet z AL, które na ten moment nie chciało nas przyjąć. Mistral na ten czas przedstawił jakby najlepszą ofertę, chcieliśmy tam grać, bo w porządku dogadywaliśmy się z menadżerką tamtejszą. Fajna była? Graliśmy u nich, po czym... Dis, rany właśnie. Nie miałem na myśli menadżerką, w sensie kobietą, tylko wiesz, częścią managementu. I później dostaliśmy ofertę od AL, która jednak się zdecydowała nas wziąć, była oferta jeszcze lepsza niż w Mistralu, no i po prostu przeszliśmy. W Mistralu byliśmy jeszcze na okresie próbnym, nie było problemów, żal i żadna ze stron do siebie nie miała, no i tak wyszło. Rozumiem, że w szczegóły oferty wchodzić nie możesz, ale powiedz chociaż tyle, czy wy macie tam pensję jako gracze, bo to jest dość ciekawy temat, bo niewielu polskich graczy ma jakiś dochód z gier, poza tym co wygra oczywiście. A ja nie wiem, czy mogę o tym mówić generalnie. Pozwalam ci. Śmiało. Nie możesz mi pozwalać, ale kontrakt może mi nie pozwalać. Raczej nie, no, nie kontrakt może ci pozwolić. Rzeczach. Kontrakt może ci pozwolić, znaczy na pewno nie zakazuje ci mówić o tym, czy zarabiacie tam, czy nie zarabiacie to na 100%. No, kwot oczywiście nie podawaj, ale możesz powiedzieć, czy, bo mnie to szczerze też interesuje, czy oprócz tych totalnie sprofesjonalizowanych zespołów, czyli ESC i już. Tak, pytanie jest, czy ci słabi też zarabiają. Czy ci słabi też zarabiają. No powiem szczerze, że pewne profity mamy z Absolute Legends. No i dobra, no. No i tyle chcieliśmy wiedzieć w sumie, no nie? Bez szczegółów, ja też nie mówię ile zarabiam. Biker mnie karmi kabanosami za to, że komentuję. No organizacja to wydaje się, że pomaga przede wszystkim przy jeździeniu na imprezy, bo to jest jakby chyba najtrudniejsze. Znaczy w Polsce się to właśnie na tym opiera. W każdym gamingu, w którym byłem właśnie, ja nie byłem nigdy w większym, no ja byłem z tych słabych właśnie, dalej jestem. Tylko że tym razem jestem jeszcze z tych słabych i to bez gamingu, no nie? No właśnie zawsze opłacali te lany, dawali refundy, no ale jeść sobie trzeba było kupić, pić sobie trzeba było kupić, no nie wiadomo, no to nie jest takie coś... Gracze generalnie na lan powinni dostawać jakieś tam kieszonkowe, no a polskie gamingi tego raczej nie zapewniają. Chyba, że się ma jakieś wybitnie duże osiągi. Ale wtedy się już nie opłaca iść do polskiego gamingu, tylko lepiej iść do Anexis, co nie, Arquel? Tak. Nie jest gamingi najlepsze. Nicker, ja tutaj dostałem jeszcze dwa albo trzy takie pytania na priv. Nie wiem, czy to ktoś z twojego teamu mnie trollował, czy to ty sobie takie pytania wysłałeś, ale było pytanie, czy da się być większym rakiem niż Trausi w dżungli. A drugie pytanie było, czy udało się zebrać fundusze na operację mózgu dla Tymka. Nie, no raczej nie zbieraliśmy jeszcze pieniążków. Znaczy, nie nazbieraliśmy dostatecznie pieniążków, więc no... Niestety jeszcze operacji nie ma, czy da się być większym rakiem niż Trausi? Fajne pytanie, ale to nie ja je wysłałem, żeby nie było. Nie wiem, ty mi powiedz. No ja nie wiem, ja z nim nie gram, nie? Bo jest rakiem. To ty nie, się w to wplątałeś. Gorsza gra, podejrzewam, że to chodzi o tą grę, której mu się udało zrobić 0.12.
No kurde, no zdarza się, nie? Gorsza gra. Jak to się mawia często na solo queue, zdarza się, że jest gorsza gra i tyle. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie, Niker. Jest to pytanie najważniejsze dnia dzisiejszego, także skup się i odpowiedz na nie z pełną powagą. Ile bierzesz na klatę? Dobra, dawaj. Biorę to na klatę. No właśnie, ile bierzesz na klatę? No tak jak z pensją, nie mogę mówić. No ale to trener ci zabrania, czy kontrakt ci zabrania? No kontrakt mi zabrania. No nie rób z tych, ale takich hitlerowców, no bez kitu, przecież to nie jest chyba niemiecki gaming. Nie, no nie jest. No nie jest, no to mów. Co mówisz, nie jest niemiecki gaming. A frytki lubisz? Nie. Nie lubisz frytek? Co lubię? Frytki lubię. No. Lubię frytki, człowieku, pół stołu, jak to mówiłeś. Pół stołu frytek od razu musi być. Jak to mówił nasz kolega Rysiek, no nie? Rysiek P. No. Słuchajcie, tatku, jako że jesteś najstarszy i wypadało zacząć od ciebie. Czegoś mnie zrzucił na sam koniec. Tak, dokładnie. Bo ciebie tutaj będę wałkował w poważniejszych tematach. No mianowicie, jak można zostać tak sławnym, no sławnym. Jesteś wujkiem polskiego e-sportu. I można powiedzieć ojcem polskiego takiego środowiska gamerskiego. Tak. Oddajmy cesarzowi co cesarskie. Jeżeli ktoś jest wujkiem polskiego e-sportu, to ja uważam, że jest to zdecydowanie Hayabusa, czyli ojciec Neo, czyli Janusz Kupski, i to w 100%, a obecnie ojcem chrzestnym polskiego e-sportu, to powiedziałbym, że są chłopaki z ESL-a, bo to oni chyba w tym momencie, jeszcze by się paru tam znalazło, wujków i innych takich. No dobra, ale jesteś przynajmniej takim trzecim z kolei wujkiem, czwartym, piątym, jesteś wujkiem polskiego e-sportu, no nie wyprzesz się rękami i nogami, Tadek, wychodzimy z takiego założenia i dyskutujemy o tym dalej. Ale... Nie no, dobra, żartuję, ja to bardzo chciał. Ja bym bardzo chciał i nie wiem, próbuję jakoś nie aspirować, to może za dużo powiedziane, ale bardzo by mi zależało na tym, żeby się jeszcze bardziej wkręcić w e-sport i rzeczywiście poczuć się takim ojcem chrzestnym czy też wujkiem e-sportu. Nie, ja przez ostatnie 2 lata robiłem program o e-sporcie, z którego się bardzo cieszę. Moje e-sportowe pozostałe osiągnięcia to właściwie tak naprawdę grałem tylko w Clanbase'ie w latach, na początku lat 2000 grałem w Battlefield 1942 namiętnie i tam żeśmy byli całkiem nieźli naszym klanem, który się nazywał PRGK42, hell yeah. Cokolwiek sobie nie znaczyło. Rzeczywiście jedną rzecz, którą... To była grupa PLRED gry komputerowe, która miała swoje emanacje różne, jeszcze grupa dyskusyjna, bo kiedyś były takie rzeczy w dawnych czasach internetu i ona miała swoje różne emanacje w postaci różnych klanów i między innymi ja się wkręciłem zupełnie nie przez tę grupę, tylko przez kolegów do tego klanu i graliśmy razem przez chyba dobre półtora roku i no mówię, no byliśmy całkiem spoko. No tylko Battlefield był wtedy mało esportową grą, znaczy myśmy grali tam na jakichś lankach takich naszej sceny. To w ogóle były powijaki, ale wtedy to się grało w Counter-Strike'a, wiadomo. W Counter-Strike'a też grałem w 1.4, bo do 1.4 właściwie. I tam miałem okazję poznać, że tak powiem, właśnie śmietankę e-sportową, to znaczy właśnie i Hayabusę, i Renkę, czyli jego żonę, i Martwą, i Neo, całą rodzinę wtedy poznałem, bo grali w innym klanie. Oni grali całą rodziną w klanie? No oni mieli kafe internetowe, jedno z pierwszych w ogóle w Polsce, i tam grała cała rodzina. Matka też? Matka grała w CS-a? Irenka grała w CS-a jak najbardziej. O Boże, nawet to tam obiadu musiało nie być. No, to. Tak, to było główne pytanie do niej w każdym wywiadzie, czy nie było obiadu. Tak czytałem. Natomiast jeżeli rzeczywiście jakieś takie dziadkowe historie mogę powiedzieć, no to i z tego jestem dumny, że robiłem jedne z pierwszych, współorganizowałem jedne z pierwszych eventów e-sportowych, jeśli nawet nie pierwsze eventy takie naprawdę duże, ogólnopolskie, czyli robiłem turnieje na gambleriadach, robiłem pierwszy turniej w StarCrafta ogólnopolski i w Quake'a razem z Kamilem Różkowskim. No i tam jeszcze jakieś inne gry, które zupełnie sportowe nie były, typu Wipeout 2097 albo na przykład Tekken. Znaczy Tekken to jest w sumie sportowa gra, ale wtedy to tatku, słuchaj, w Polsce nie była. Takie pytanie, którym nawet ja jestem bezpośrednio zainteresowany. Jak stać się tatkiem, który pracuje w Hyperze, udziela się medialnie, jest naprawdę znany, ma tyle taki fanbase jak ja i Niker prawie razem wzięci. Jak to zrobić? Jak stałeś się tak medialną osobą? Miałeś ku temu jakieś wykształcenie, czy jak to się stało?
Jeszcze raz, ja się absolutnie nie czuję znany. Znani to są goście, którzy mają po 200 tysięcy lajków, a nie tam 3 tysiące marne. Dobra, powiedzmy, że ja czuję, że jesteś znany i chcę wiedzieć, jak to się dzieje. Bo ja się wstydzę, jak ktoś tak mówi, że jestem taki znany. Nie jestem aż tak znany. No, a mogę cię dotknąć? Skromny bardzo. Dobra, nie było pytania. I nie fałszywa. Natomiast jak się wkręcić jakby do branży, trzeba... Teraz jest to w sumie dużo prostsze niż było w czasach, kiedy ja zaczynałem, bo ja miałem szczęście po prostu. Ja wsiadłem do autobusu z kolegą, którego nie widziałem od czasów liceum, a miałem wtedy z 19 lat, czyli w sumie nie jakoś strasznie długo. Tam, nie wiem, z rok go nie widziałem. To był mój kolega z innego liceum w ogóle, tam znajomy. I okazało się, to się pytam, co on robi, on mówi, pracuje w Gamblerze. No mi szczęka opadła i powiedziałem, ty, weź mnie w kroń. On mówi, spoko, to napisz tekst. To ja napisałem tekst do Gamblera. Nie ukrywam, że mamusia mi pomogła w pewien sposób. Mamusia. Słuchaj, ja w życiu samodzielnie wypracowania jej napisałem, a jestem na trzecim roku studiów. Nie, no ja napisałem sam absolutnie tekst, tylko moja matka, która jest dziennikarką z długoletnim stażem, po prostu mi ten tekst poprawiła, znaczy upolszczyła go. To mnie zbajtowałeś, bo teraz z siebie zrobiłem głupka. Żeby zrobić dobre wrażenie, ja zresztą zawsze miałem trójki z polskiego w liceum i pani Poloniska, jak mnie później spotkała po latach i zobaczyła, ile ja napisałem tekstów do gazet, powiedziała, że nie była w stanie uwierzyć, że ja kiedykolwiek będę w stanie w ogóle cokolwiek pisać. No ale w każdym razie napisałem tekst, była to recenzja gry Ascendancy, do dzisiaj pamiętam, taki Master of Orion, trochę inny. No i to zostało przyjęte do Gamblera, puścili ten tekst w marcu 96. I generalnie, żebym od tego czasu pracowałem nieprzerwanie do dziś dzień w branży gier wideo, najpierw jako dziennikarz, a obecnie ja już w HTR-ze nie pracuję, to tak, jeżeli to nie jest dosyć oczywiste. Właśnie, no, szkoda, się na początku. Dużo ludzi ma sentyment, ma sentyment do tych programów. Nawet byłem chyba świadkiem tego, jak ktoś na czacie napisał, że x lat temu oglądał twoje programy i były dla niego po prostu dzieciństwem. Bo od zawsze interesował się grami, od zawsze interesował się takimi rzeczami, a to było coś, co miał pod ręką, coś, co oglądał, coś, co śledził, coś, co było dla niego ciekawe. To chyba... Słyszałem takie głosy i jestem z nich najbardziej szczęśliwy na świecie. Bardzo możliwe. W trakcie tych finałów. Tak, bo bardzo chyba możliwe... oboje słyszeliśmy to pytanie, byłem chyba świadkiem na to, jak na to odpowiadałeś za pierwszym razem. Obaj, chyba że jeden z nas jest dziewczynką, przepraszam, jestem gramatyką. No wiesz, ginekomastia. Lis coś zdradził właśnie. Man boobs. W każdym razie nie, ja pracowałem po prostu od bardzo, bardzo dawna i długo i cały czas się trzymałem i udawało mi się jakoś pisać teksty, stąd to jakby jestem tak rozpoznawany, jak jestem, bo jestem tak bardzo długo w tej branży, że po prostu ludzie mnie kojarzą. Bo się boję się otworzyć lodówkę, bo tam Tadeusz, nie? Natomiast jeszcze co do e-sportu chciałem skończyć, jeszcze zamknąć myśl z Hyperem. No, e-sport został przejęty przez Aśkę Marks, czyli dziewczynę Neo, czyli Filipa Kupskiego i robiła bardzo dobrą robotę, mam nadzieję, że dalej będzie robiła, ale nie mam pojęcia, jakie są dalsze losy programów na Hyperze. Jak mówię, od początku grudnia tam nie pracuję, a od jakiegoś czasu już dłuższego, bo od prawie pół roku pracuję w CD Projekcie. W CDPPL właściwie teraz to się nazywa. Mm-hmm, właśnie tam jakimś projektem zajmuje się, widziałem jakiś trailer fajnej gierki dosyć. Nie, no to nie my akurat, to CD Projekt Red. To inna firma. Ale ja jestem nieobeznany. Ale chyba. Nieważne, wróćmy do e-sportu, bo to jest chyba jedno. Właśnie tutaj mam do ciebie dwa pytania ciekawsze. Takie e-sportowe, dwie myśli, które chciałbym, żebyś rozwinął. Co sądzisz o e-sporcie? Czy on ma szansę w Polsce? Czy on ma szansę przebić się przez całą medialną papkę, którą nas karmią na co dzień w telewizji? Te wszystkie głupie programy, skrajnie głupie, gdzie po prostu głupota jest masowo łykana, ludzie łykają to jak pelikany, nie mamy nawet świadomych odbiorców. Ludzie, którzy oglądają telewizję, to są ledwie półświadomi odbiorcy jak dla mnie. Tak bym był w stanie to skwitować. Czy uważasz, że e-sport ma gdzieś tam miejsce dla tych półświadomych odbiorców? Czy oni są w stanie stać się na tyle świadomi, na tyle zainteresowani tym czymś, żeby to miało jakąkolwiek siłę przebicia dla nich? No, tu nie będę się wdawał w dyskusję o kondycji rynku medialnego w kraju. Natomiast
Więc generalnie twoja ocena, no nie do końca się z nią zgadzam. Znaczy teraz telewizja w ogóle to jest troszeczkę przeceniana. Umówmy się, że akurat w tym, w czym my się poruszamy, to telewizja nie ma żadnego znaczenia. Wy telewizji pewnie za bardzo nie oglądacie, jak znam życie. No nie. A teraz mówimy właśnie o ludziach, którzy siedzą w internecie przede wszystkim. Natomiast do mainstreamu e-sport się zaczyna przebijać i na pewno się przebije i moim zdaniem e-sport będzie w Polsce bardzo popularny, między innymi dlatego, że mamy cholernie dużo talentów. I no umówmy się, że i w League of Legends, mimo tego, że nigdy nie wygraliśmy jakiegoś takiego super ważnego turnieju, to jednak cały czas te polskie teamy są obecne i nie jest to tylko my. Mamy złotą piątkę, mamy świetnych graczy w StarCraftie, w WOTA podobno jesteśmy potęgą, czyli World of Tanks, więc ja sądzę, że przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy grają, to się w końcu zrobi popularne. Umówmy się, że może dla rodziców naszych, tak, i też ludzi w moim wieku, e-sport jest... No właśnie, czekaj, bo ja zapomniałem, że ty jesteś stary, a miałem ci to wypominać. Jestem. Mówiłem, o którym roku napisałem pierwszy tekst i ile miałem wtedy lat, więc... No, mogą sobie tutaj ludzie policzyć, bardzo... ja nie będę, bo jestem słaby z matmy, dlatego nagrywam filmiki. 36. I niestety zaraz 37. W każdym razie może moje pokolenie jeszcze tego nie łapie, ale wasze pokolenie już jak najbardziej tak. I to widać po tym, jak popularne są e-sporty, jak popularne jest League of Legends przede wszystkim w Polsce. Siłę organicznie stworzy, kwestia czasu. No, właśnie, tatku, słuchaj. Mówiłeś o tym, że ja tutaj ojciec, tam wujek, e-sport. Dziadek, pradziadek, zbij się jak chcesz, jesteś z tym związany, nie wyprzesz się. Natomiast jestem zdecydowanie, jestem heroldem, o, jeżeli można tak powiedzieć. To znaczy ja się staram krzewić wiedzę o e-sporcie, gdzie tylko mogę. I kiedy pracowałem jako dziennikarz jeszcze, to też robiłem baz dookoła e-sportu. No, robiłem program e-sportowy w końcu. Zdaje się, że przez długi czas był to jedyny, jeżeli... W sumie nie wiem, czy jest jakiś taki program e-sportowy w Polsce, to chyba nie ma, nie? Chyba nie, nie taki wydaje mi się. No więc tutaj sobie kredyty oddam, że robiłem przez długi czas jedyny e-sportowy program w Polsce. Jaki on był, taki był. Ja muszę powiedzieć, że miałem bardzo długą przerwę w ogóle do e-sportu w życiu, bo po Battlefieldzie do powrotu jakby do e-sportu w tym 2010, kiedy zacząłem robić w Hyperze program o tym, to w ogóle się za bardzo nie wkręcałem. Mniej więcej wiedziałem, co się dzieje tam, taki absolutnie casualowe, że tak powiem, było to badania, a tak naprawdę się wkręciłem dopiero te dwa lata temu, więc też tym bardziej, no w porównaniu, widzisz o co chodzi, w porównaniu z ludźmi, którzy siedzą w tym od 14 lat, czy tam nie wiem, 10, no to ja się nie mogę po prostu poczuwać do stania na tym samym poziomie co oni, bo oni są jednak zdecydowanie głębiej w tym wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że zrobiłem całkiem niezłą medialną robotę dookoła e-sportu w ciągu ostatnich lat i troszeczkę to podpompowałem i dotarłem do jakichś ludzi, w związku z czym wydaje mi się, że to po prostu zostanie podchwycone i te trendy się będą utrzymywały i ludzie będą mówili o tym coraz więcej. Mamy Bartek ostatnio, Trit, czyli Bartas, ostatnio przecież człowiek roku według głosu Wielkopolskiego. Jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałbym, żebyś się... Nie, może nie będę mówił, że rozpowiadał, ale znaczy rozgadywał, ale żebyś żebyś krótko powiedział. Jest IEM, nadchodzący IEM w Katowicach. Myślę, że to znaczy już dostałem takie wytyczne, że już możemy o tym mówić otwarcie, tak więc ja będę tam komentatorem, ty będziesz tam hostem. Co sądzisz o tej imprezie? Jak ona, czy ona jest w stanie pomóc polskiemu e-sportowi? Czy ona wypali? Czy będziemy mieli jakieś problemy techniczne? Jakie jest twoje zdanie? Znaczy moim zdaniem w ogóle ostatnie dwa lata to jest jednak tak naprawdę rozwój polskiego e-sportu. Ja wiem, że dużo gamingu poupadało, że graczom jest bardzo ciężko, ale właśnie od strony tego przebijania się do mainstreamu to jest całkiem nieźle, bo tych imprez było dużo, więc IEM nie... Wydaje mi się, że ma jakiekolwiek ryzyko, że mógłby się nie udać. Po pierwsze jest robione w takim miejscu, że będzie mnóstwo ludzi, bo Śląsk to jest w ogóle matecznik gamingowy polski. No i sam sławny Spodek. I od zawsze sławny tak Spodek. Było.
nie? Sławny Spodek jest super miejscem. Impreza jest wspierana przez miasto i to bardzo aktywnie. Jest dobrze rozpoznawana na świecie, bo to jest bardzo znana marka. Jest to w miarę blisko do Niemiec, w miarę blisko z Warszawy, nie wiem, no, Wybrzeża będzie ciężej na przykład, ale Łódź, Warszawa, Kraków, no to są 2 godziny, 3 godziny pociągiem i jesteś na miejscu, tak? I możesz iść na imprezę, która jest absolutnie... IEM to jest taka formuła 1 w tym momencie sportu, tak? Objazdowa impreza, która jeździ po całym świecie, robi edycje w różnych miejscach, jest robiona przez totalnych profesjonalistów, którzy przyjeżdżają po prostu jak armia amerykańska z kontenerami, rozstawiają sprzęt, zapinają wszystko do kupy i jeżeli nie wysiądzie internet u providera, to tam nie bardzo jest możliwość, żeby im się, wiesz, ktoś nastąpił na kabel i przerwał na przykład video feed, dlatego że ktoś tam coś, wiesz... Właśnie się spił i nie ten guzik nacisnął. Więc ja nie widzę możliwości, żeby ta impreza nie wypaliła. Czy będzie dobra dla polskiego sportu? No bo oczywiście, że będzie. Szkoda, że tam jest w sumie tak mało polskich teamów. Akurat tutaj jestem tym, jestem rozczarowany chyba najbardziej. Niestety, że tylko jesteśmy troszeczkę niedoreprezentowani. No nie, no ale w StarCraftie tak samo, tylko nercio, więc... A właśnie podobno jak Korea naprawdę nie przyjedzie, tam Niker się wbija. Niker, co to tam ma być? Co tam są za plany? Znaczy, ze wszystkimi tymi IEM-ami to wygląda w ten sposób, że jeżeli tam jakiś team ma się nie pojawić, to wtedy bierze się następny, który był tam w kwalifikacjach. A że my w kwalifikacjach akurat mieliśmy 4. miejsce, a pierwsze 3 przechodziły, no to może byśmy my wtedy, no weźmy na wolny slot ewentualnie. No, no słyszałem, że tam macie być wszyscy, tak czy siak. Znaczy, no będziemy tak czy siak wszyscy, bo po prostu dla samej imprezy. Arka nie będzie. Czemu Arka nie jedziesz? Przyznaj się. Wytłumacz się wszystkim, którzy liczą, żebyś tam mógł być. Chcę do Warszawy razem z drużynką. Mówisz? Na Warszawę dostaliśmy, w przeciwieństwie do Piotra. Teraz, wiesz, czuję punchline. Musimy posiedzieć, ćwiczyć taktyki jakieś, coś pokombinować, żeby wiochy nie zrobić. Słuchajcie, jak już mówimy o tym Niemie, to ja sobie tutaj pozwolę krótko puścić taką małą jego zapowiedź, gdzie gracze na niego zapraszają. Tak, bliźniak Ocelota. Tak, bliźniak Ocelota tam jest. Jest właściwie tam dwóch naszych mroczków sceny LOLa. Nie wiem, czy wiecie, o kim mowa. Człowiek lewa. Tak, także puścimy tutaj szybciutko tą zapowiedź. They will love you long time. Nazywam się Konrad Kupier i chciałbym zaprosić was na Intel Extreme Masters z Katowica. Hej, mam Czajnary, mam kuczny szut, IEM Inter Extreme Masters, cudownie. Daroj, ganz herzlich zu Intel Extreme Masters in Katowice. Koszczawnecki TFL, zapraszam wszystkich do Katowic. Intel Extreme Masters z Katowica. Intel Extreme Masters Katowice. Z Katowice. 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 Hello, my name is Minchur Jang. I invite you Inter Extreme. Zmieszał się. Dobrze, także tutaj nam już nasza kochana reklama przeszła. Reklama jak reklama. Zapowiedź, zaproszenie graczy. Czy wy też zapraszacie graczy? Bo ja ich zapraszam. Graczy, nie graczy, ludzi niezwiązanych nawet ze środowiskiem, bo myślę, że ta impreza sama w sobie jest warta zobaczenia. Co? Nie no, kurczę, no przyjeżdżajcie na Intel Extreme Masters w Katowicach, to będzie impreza, w ogóle najlepsza impreza e-sportowa, jaka dotąd była w Polsce, moim zdaniem. To jest pierwszy w Polsce, najprofesjonalniejsza... prawda? Tak, jest to pierwsza impreza, bo były WCG, prawda, i były Samsunga imprezy, i był Blizzard Invitational, i było ECC, ale to były wszystko jednak imprezy oprócz WCG, które oczywiście starało się być duże, ale ostatnio mu to nie wychodziło. To były imprezy jednak takie dosyć kameralne i skupione na jednej scenie, a tutaj będzie impreza, która naprawdę obejmuje cały krajowy e-sport w tym momencie. Będą tam najlepsi gracze ze świata. No i cholera, jest za darmo. Jest w spotku. I jeszcze są skiny do Ramusa. Nie można dostać pasuje tematem, to niech wpada. Czemu nie? Tak, tam na pewno się wybierzemy gdzieś z ludźmi, którzy wpadną, gdzieś tam się umówimy na naszych fanpage'ach, będą informacje i gdzieś sobie wyskoczymy, tak żeby spotkać się face to face, pogadać, nie wiem, Nikera czymś rzucić, bo nikt go nie lubi, pokazać mu jaką jest marchewką, właśnie tej marchewkę taką... I powiedział to pan Dis. Ona piszczy na ciebie, człowieku, na ciebie.
Mówisz? No mam taką marchewkę. Marchewka twoja mnie nie lubi? No nienawidzi cię, bo jesteś czarny. A, straszne. To jest marchewka rasistka. No, to już tak ma. Ona idzie siedzieć, ja dzwonię na policję. Tak, tą marchewkę pewnie gdzieś tam wrzucę w tłum na jemię, jeżeli ktoś ją będzie sobie chciał podnieść z ziemi i jak zostanie zdeptana, to śmiało. No słuchajcie, jeszcze, na koniec taki pikantny temat, to wyszło dopiero wczoraj, a przynajmniej ja wczoraj o tym słyszałem. Właściciel M5 został aresztowany przez chyba FBI, o ile dobrze kojarzę, bo zrobił przekręt na 205 milionów dolarów. Słyszeliście o tym? Dużo pieniędzy. Nie. No, chyba starczyło chłopakom na nowe koszulki, nie? Ja znam jeszcze jeden taki gaming, który tam z pieniędzmi nie do końca był okej, co Arkuel? Grałeś w nim, przyznaj się, ty też tam kradłeś, co? A gdzie ja kradłem? No nie, truskawki na polu. Nie no, żartuję. Nie no, tam Gameburg miał chyba jakieś... Gameburg miał jakieś problemy finansowe związane z tym, że byli podejrzewani o jakieś machlojki. Nie wiem, jak to w końcu wyszło w praniu. Wie ktoś, jakie było rozstrzygnięcie tej afery? Z Gameburgiem? Ja nie wiem. No ja też... nie wiem, też się nie interesuję. Takimi... Zostawmy to w takim razie niewyjaśnione. No gaming trochę ucichł. Wiem, że tam coś jakiś był szum wokół tego, że oni mieli dużo funduszy unijnych i tych funduszy się zrobiło mniej. Nie do końca wiadomo, na co poszły. No bo to jest, to był taki interes robiony właśnie na funduszach unijnych. Tam trzeba się bardzo zdać z tych funduszy wykazać później. Ale z tego co wiem, to Gameboard dalej istnieje. No więc to może nie mieli nic aż takiego na sumieniu w takim razie. Aczkolwiek ja tam nie znam detali, więc nie będę o tym mówił. Tak, także pozostawmy ten temat, zostawmy Gameburg Gameburgowi. Niech się chłopakom wiedzie, tam poznałem nawet chyba kogoś z zarządów tego Gameburga na EGU. Spoko się gadało. No słuchajcie, czy coś jeszcze? Jakieś ciepłe słowa do graczy, może po kolei tak jak siedzimy, czyli zacznijmy od tatka. Coś, jakieś porady, ciepłe słówko na koniec? Mniej hejtujcie w życiu. Generalnie i więcej kochajcie, kochajmy się. Nie, ja ostatnio mam taką właśnie smutną refleksję, że strasznie dużo jest hejtu w internecie. Miałem styczność ostatnio właśnie z dużymi ilościami hejterów. Hejtowali cię na twój kask na Facebooku? Nie, to nie chodziło akurat o mnie, ale generalnie rzecz biorąc, jak tak obserwuję, to ludzie się strasznie ostatnio hejtują. Mniej hejtu, jest fajnie, będzie jeszcze fajniej. Niker? Nie ma co się hejcić, nic nowego kilku gramy nie dla Elo. Tak, nie dla Elo, o, mówisz tak, bo spadłeś. Się traci przyjemność, nie dla Elo, tutaj się nie gra dla Elo. Bo wtedy się traci tą frajdę z gry i jest lipa. I wtedy jest lipa. A jak tam na ławce? Na ławce nie ma lipy? Na ławce nie ma lipy. Przebiłeś magiczną barierę setki, przyznaj się. Ech, głupio ci będzie, jak ci powiem, co? No mów, do you even live? No są trzy cyfry. Są trzy cyfry, no to ty jesteś już zrobiony dobrze, ziomeczku. Ty już jesteś koksem. No, podgoń mnie. Podgoń mnie. No ja mam tyle w łapie, co ty w udzie, człowieku. Dobra, koniec przechwałek. Elegancko. Koniec przechwałek. Jeszcze niech nam się Arkuel formą pochwali. Niech nam się Arkuel pochwali jakimiś słowami podsumowania, czy też czymś, co chciałby powiedzieć. Formą się nie pochwalę, ale co mogę powiedzieć? No to grajmy dla zabawy, tak? Tak jak Niker powiedział, myślę, że to jest najważniejsze, bo dużo jest hejtów na soloku. A nie o to chodzi? I co? Dużego elo życzę wszystkim, co grają. No. Tak, także dużego elo. Zapraszamy na IEMA, zapraszamy na fanpage chłopaków, one później będą podane na planszy, którą wyświetlę po wywiadzie. Gdzie jeszcze zapraszamy? Zapraszamy na l2p.gg po koszulki, o takie jak mam na sobie, o ajkery. Wykerowałem ten wywiad jakoś, a raczej Tadek go wykerował, bo ja jestem po prostu tak zmieszany, jak poranna kawa, z fusami. No mam nadzieję, że jak na pierwszy raz to było spoko. Co? Jeszcze raz? Na streamy jeszcze, twój, mój. No, trzeba oglądać polskie streamy, generalnie myślę, że będziemy w stanie z Nikerem popracować nad takim projektem, o którym Nikerowi wczoraj opowiadałem. Niker, myślisz, że powiemy coś o tym? A nie wiem, jak chcesz, ty jesteś pomysłodawcą, jak chcesz. Ale przyłożysz do tego rękę, przyłożysz do tego swoje 50 w łapie. Mogę przyłożyć. No, generalnie chcemy ruszyć z projektem pod tytułem oglądajcie polskie streamy, albo ogólnie oglądajcie streamy, bo jest masa Polaków, którzy grają, masa Polaków, którzy chcą się czegoś nauczyć, nie zawsze mają skąd. A stream w ojczystym języku myślę, że jest w stanie pomóc. To jest obustronna korzyść, jeżeli nasze streamy się rozwiną, to i e-sport będzie się rozwijał, to też jest takie, no, ziarnko do ziarnka, prawda?
Także wspierajmy polskie e-sport, wspierajmy polskie streamy, wspierajmy polskie wideokasty czy też talk showy. Wspierajmy, oglądajmy, wysyłajmy dalej, tak, podajemy. No i mam nadzieję, że generalnie jak na pierwszy raz wyszło spoko. Także dziękuję wszystkim moim gościom za przybycie. Jasne, śmiało. Czy bonusa mamy od naszego menadżera, który pokaże nasz gaming room, po prostu. O, właśnie, zapomniałbym o tym, śmiało, pokazuj Jarku, wszyscy są ciekawi jak tam wam się wiedzie. Ja słyszałem, że wy tam zarobieni jesteście i że mnie na imprezę zapraszacie. Zaraz zobaczcie jak to jest. Dobra. Pozytywny akcent na zakończenie. O kurde, tam już solo Q gra? Zdejmijcie mu słuchawki i zobaczcie, czy rzuci w was krzesłem. Ja, ale sprzęt. A tu jest jeszcze miejsce na komputer, to na mój? O, ty Arku dostałeś tam z boku, rozumiem, tak? Nie lubią cię. Dostałeś osobne stoi. I ten telewizor jest OP. Ale nie no, kurde. Telewizor old school. Telewizor old school, ale fajnie. O, pizza, widzę, że tam jest. Nie, super, naprawdę super. O, o, dalej, 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 śmiało. O, wideo mi się wyłożyło. Arku. Także tyle po oglądaniu. Co to za klawki? Co to za co? Co to za klawiatury? Klawiatury? To są... Black Widow Turbo. Tak, Black Widow Turbo nawet. One są dużo mniejsze od... No właśnie widzę, ale jakie to są? Bo nie słyszę. One są dużo mniejsze od przeciętnej klawiatury, bo nie mają... tych numerycznych klawiszy. No to ja też z takiej korzystam, polecam generalnie. Fajna sprawa, nie zajmuje tyle miejsca na dysku. Ale jak się Black nazywa? Black Widow... To jest bez numerycznej? Tak, dobra, nie róbmy tutaj za dużo reklamy, bo za to nie płacą. Przynajmniej jeszcze. Chyba, że tam Markuelowi w gamingu, to spoko. Ale może zapłacą. Może zapłacą, mówisz? Jeszcze mnie pozwą, że tej o ich klawiaturach mówię w ogóle. Markuelowi płacą za to. No Arkuelowi tak, ale on się nie podzieli. On nas może truskawkami poczęstować, jak jakieś tam wyrosną, bo z tego co wiem, tam Arku miał takie swoje smakowite uprawy. Pamiętam, jak jeszcze grywaliśmy czasem, od czasu do czasu sobie mówił, nie chłopaki, nie gram, idę tam kamienie na folię położyć. No, no było tak, nie? Tak było. Tak było. A to WCG. A teraz jest świat. Teraz jest po prostu, Arku, tak. Europa przed tobą stoi otworem. I nie tylko Europa zresztą. Także myślę, że powoli kończymy. Jeszcze raz zapraszamy na fanpage, będą wyświetlone. Zapraszamy na polskie streamy. Zapraszamy na stronkę L2P. I oczywiście na co zapraszamy? Zapraszamy na IM, na którym ja będę komentował razem z Mańkiem, a Tadziu będzie hostem. Kogo tam jeszcze mamy, Tadziu, w ekipie? Bo pewnie kogoś zapomniałem wymienić i będzie na mnie obrażony. Będzie Morglum, który będzie prowadził imprezę StarCraftową, a całością będzie oczywiście kierował Karmak. To tak, występujących. Sądzę, że jeszcze więcej tam będzie osób różnych. Kiedy IM-owi ktoś mówi twój stary, to wszyscy wiedzą, że chodzi o Karmaka. Dobra, w takim razie myślę, że to tyle. Kończymy to już od dobrych 5 minut i chyba najwyższa pora to definitywnie skończyć.